Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Premier Mateusz Morawiecki odpowiadał na pytania internautów w sprawie Polskiego Ładu. Mówił o szczegółach nowego programu mieszkaniowego. Wyjaśnił, że dopłaty do kredytu to oferta dla przyszłych rodziców i będzie obowiązywała od momentu wejścia w życie ustawy. W trakcie spotkania z internautami wiele pytań, na jakie odpowiadał premier, koncentrowało się wokół nowego programu mieszkaniowego, będącego elementem Polskiego Ładu. Mateusz Morawiecki był pytany m.in. o to, jak proponowane dopłaty do kredytów i pomoc dla rodzin wpłyną na ceny mieszkań. W odpowiedzi przekonywał, że rząd chce wpłynąć na możliwie dużą podaż mieszkań, co jest sposobem na obniżenie cen. Im więcej będzie dostępnych mieszkań lub możliwości budowy tych domów, tym per saldo niższa będzie cena metra kwadratowego. W planach rządu jest ustalenie jak największej liczby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także położenie mocnego akcentu na budownictwo spółdzielcze i społeczne oraz rynkowe, które ma korzystać ze wsparcia administracyjnego. Ponadto premier liczy na większe zainteresowanie budową domów do 70 metrów kwadratowych w podstawie. Program mieszkaniowy, w którym państwo będzie dopłacać do kredytu, jest adresowany do przyszłych rodziców. I on będzie obowiązywał dla tych ludzi, którzy wejdą do tego programu, czyli zaciągną gwarantowany przez BGK kredyt. Wtedy część tej kwoty właśnie w przypadku pojawienia się drugiego, trzeciego dziecka będzie umarzana. Premier mówił, że ci rodzice, którzy już teraz mają dzieci, nadal będą korzystać z programów społecznych, jak 500+ i 300 zł wyprawki szkolnej. Nowe programy nie będą działały wstecz. Tutaj tym punktem startu jest data przyjęcia ustawy i przyjęcia całego tego schematu regulacyjnego. Oferta rządu jest jednak szersza. Według informacji, jakie wychodzą z resortu rozwoju, rodzina z trójką dzieci będzie mogła skorzystać z bonu mieszkaniowego, którego wartość ma sięgać nawet 100 tysięcy złotych. Ponadto rodzice, którzy będą mieli drugie dziecko, będą mogli skorzystać ze wsparcia sięgającego 12 tysięcy złotych. Środki będą do wykorzystania między 12 a 36 miesiącem życia dziecka. Minister zdrowia Adam Niedzielski tłumaczy, że jeżeli Europejska Agencja Leków zgodzi się na szczepienia dzieci w wieku powyżej 12 lat, to Polska także pójdzie w tym kierunku. Do tego w najbliższych dniach mamy dołączyć do testowanego obecnie w Unii Europejskiej systemu paszportów covidowych. Od wczoraj na szczepienia rejestrują się osoby, które ukończyły 16 rok życia. W ciągu pierwszego dnia blisko 10% rejestracji. Jeden z producentów szczepionek, Pfizer, prowadzi już rozmowy z Europejską Agencją Leków o dopuszczeniu preparatu dla młodszych dzieci już w wieku 12 lat. Koncern będzie składał wniosek w EMA. Jeśli zostanie on zaakceptowany, to według tego, co mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, również takie dzieci będzie można rejestrować na szczepienie w Polsce. Nie wykonamy żadnego kroku, nie damy w ogóle takiej możliwości szczepienia, dopóki nie będziemy mieli jednoznacznego potwierdzenia w badaniach. Wciąż dwóch spośród czterech producentów szczepionek ma problemy z dostarczaniem preparatów. W przypadku AstraZeneca trudno w ogóle ustalić konkretny termin. Z wcześniejszych zobowiązań nie wywiązuje się Johnson & Johnson. No mówimy o 450 tysięcy dawek, które w ciągu ostatnich chyba 12 albo 13 dni nie dojechały do Polski. Im bliżej wakacji, tym więcej pytań pada też o tak zwane paszporty covidowe. Komisja Europejska przygotowuje specjalny system. Polska ma go testować w maju, zapowiedział minister zdrowia. Mieliśmy deklarację z komisją, że zaczniemy 25, ale przyspieszamy. Będziemy chcieli 20, czyli za kilka dni, podłączyć się do tego systemu, który został zaproponowany przez komisję. Testy mają zakończyć się w tym miesiącu. 21 czerwca system ma wystartować na dobre. Paszport covidowy ma być cyfrowym lub papierowym potwierdzeniem szczepienia, przebycia COVID-19 lub uzyskania negatywnego wyniku testu. Pielęgniarki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych nie mogą porozumieć się z rządem. Przełomu nie przyniosły wczorajsze rozmowy. Spotkanie zakończyło się fiaskiem, a pielęgniarki chcą zwrócić się po pomoc do Rady Dialogu Społecznego.
Wczorajsze spotkanie odbyło się na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Ku ich zaskoczeniu do stołu zaproszeni zostali również przedstawiciele innych związków zawodowych, co stało się powodem przerwania rozmów. Związek poinformował, że w obliczu takiego przebiegu spotkania zwrócił się o pomoc do Rady Dialogu Społecznego. Według pielęgniarek tylko Rada stanowi ostatnią szansę na realny dialog środowisk związkowych z rządem. Ministerstwo Zdrowia podkreślało, że jest gotowe do rozmów, a zaproszenie pozostałych związków do rozmów tłumaczy tym, że negocjacje finansowe muszą odbywać się w ramach zespołu trójstronnego. Dziś Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych ma ustalić harmonogram kolejnych działań podejmowanych przez związek. Z kolei jutro rząd na posiedzeniu zajmie się projektem nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Pandemiczne restrykcje nie będą już stanowiły większej bariery dla organizacji pieszych pielgrzymek. Główny inspektor sanitarny zwiększył limity. Na pątniczy szlak będą mogły wyruszyć grupy pielgrzymkowe liczące 300 osób. Z Łowicza wyruszyła 366. Łowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Nazywana jest Jaskółką. Pątnicy zostali podzieleni na małe grupy. Każdego dnia pielgrzymuje 25 osób. Dojeżdżają rano, wieczorem wracają do Łowicza. Na szlaku zachowują dystans od siebie. W sezonie pielgrzymkowym na pątniczy szlak będzie mogło wyruszyć jednak dużo więcej osób. Główny inspektor sanitarny zezwolił na tworzenie grup pielgrzymkowych liczących aż 300 osób. Do limitu nie będą się wliczały osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień przeciw COVID-19. To ważna zmiana, przyznaje dyrektor gdyńskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, ksiądz kanonik Krzysztof Czaja. No, rok temu to był taki trudny czas dla pielgrzymów, bo ktoś, kto ma duszę pielgrzyma, to no, chociażby, żeby poczuć ten smak, to chociaż na chwilę pójdzie, a tutaj rok temu były takie ograniczenia, że do 50 osób, więc dla nas mocno nas to jakoś tutaj ograniczało. Ubiegłoroczne pielgrzymki odbywały się w formie sztafety. Pielgrzymi dojeżdżali na trasę w wybrane dni. Większość nie miała możliwości dojścia na Jasną Górę. Tu były zapisy na poszczególne dni. Mi udało się być, zdaje się, przez 3 dni na pielgrzymce. No i oczywiście nie było też noclegów u naszych gospodarzy. Mówi pielgrzym Krzysztof, który równocześnie zachęca do udziału w tegorocznych pieszych pielgrzymkach. Jest to niesamowity czas na zastanowienie się nad swoim życiem, na spędzenie czasu z Panem Bogiem. Z otwartymi rękami na pielgrzymów czekają ojcowie Paulini. Sanktuarium na Jasnej Górze od początku pandemii jest przygotowane, aby bezpiecznie przyjmować wiernych. Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa przedstawił nazwiska zawodników, którzy wystąpią na zbliżających się Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. W kadrze reprezentacji Polski na zbliżające się Euro znalazło się 26 zawodników. 4 jest na liście rezerwowej. Dostaną szansę gry w przypadku kontuzji któregoś z kolegów. Do pierwszego meczu na Euro można tak naprawdę wymienić każdego kontuzjowanego zawodnika, ciężko kontuzjowanego zawodnika. Przypadek stwierdzenia COVID-u również jest klasyfikowany jako ciężko kontuzjowany zawodnik. Piłkarz wymieniony nie będzie mógł zostać z powrotem wpisany do kadry. Na każdy mecz Paulo Sousa będzie musiał ograniczyć liczbę zawodników do 23, choć na turniej pojedzie ich więcej. Do zespołu wraca Tomasz Kędziora, który był podstawowym prawym obrońcą u Jerzego Brzęczka. Znalazło się też miejsce dla Przemysława Płachety i Karola Linetego, którzy mają problemy w klubach. Nazwiska Roberta Lewandowskiego i Piotra Dzielińskiego były oczywiste. Nie ma jednak powołania dla Kamila Grosickiego znalazł się na liście rezerwowej. Zawsze emocje odstawiam na boczny tor podczas podejmowania takich decyzji. I wtedy skupiam się na tym, co według nas jest najważniejsze, jaki wkład mogą czynić poszczególni zawodnicy do zespołu po to, aby osiągnąć wspaniałe wyniki. Kamil Grosicki nie grał w klubie, pracował nad formą z myślą o Euro, ale nie było dla niego miejsca w West Bromwich Albion. W innej sytuacji był z kolei Sebastian Szymański, będący także na liście rezerwowej. I choć grał regularnie w Dynamie Moskwa, to nie pasował do wizji selekcjonera. Na środku pola mamy zawodników, odnośnie do których ja jestem wiele bardziej przekonany, aby to właśnie ich wykorzystać, a nie jego. Przed Euro Polacy rozegrają 2 spotkania towarzyskie z Rosją i Islandią. Naszym pierwszym rywalem na Mistrzostwach Europy będzie Słowacja 14 czerwca.
Nie widać końca konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Kolejne państwa podejmują próby deeskalacji. Wczoraj prezydent Joe Biden rozmawiał z przywódcą Izraela Benjaminem Netanyahu. Stany Zjednoczone chcą zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Wszyscy wiemy, że jedynym sposobem zakończenia przemocy jest z czasem rozwiązanie dwupaństwowe. W obu wezwaniach prezydenta, które odbyły się w ten weekend, podkreślił jego zdecydowane zaangażowanie w wynegocjowane rozwiązanie dwupaństwowe jako najlepszej drogi do sprawiedliwego i trwałego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wczoraj w tej sprawie Joe Biden rozmawiał z Benjaminem Netanyahu. Amerykański prezydent poparł prawo do obrony przed atakami rakietowymi bojowników palestyńskich, jednak zaapelował również o ochronę cywilów. Netanyahu nie zniszczy Hamasu, bo jest dla niego zbyt cenny, a skoro nie zniszczy Hamasu, to jedynym rezultatem tej konfrontacji będzie dramat cywilów. Tymczasem, mimo słów Bidena, Stany Zjednoczone nie poparły przyjęcia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ deklaracji wzywającej do zakończenia przemocy między oboma państwami. Postawa Stanów Zjednoczonych budzi niezrozumienie na arenie ONZ. Wspólne stanowisko Rady Bezpieczeństwa zostało przygotowane przez Chiny, Tunezję i Norwegię. Projekt skupia się szczególnie na ochronie dzieci i cywilów. Dziś w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego odbędzie się kolejna specjalna sesja Rady Bezpieczeństwa. To były informacje dnia, więcej o 10:00. Zostańcie Państwo z telewizją Trwam. Z Panem Bogiem.